Cześć! Jak część z Was zapewne już wie, ostatnio obchodziłam 30 urodziny. 30 to taki specyficzny czas podsumowań i refleksji na temat życia. I chciałabym się w dzisiejszym odcinku tym z Wami podzielić. 30 lekcjami z życia na 30 urodziny. Odcinek ten zainspirowany został przez dwie moje ulubione youtuberki, Sorel Amore i Jenny Marbles. Jeśli jeszcze ich nie znacie, koniecznie sprawdźcie. A tymczasem zaczynamy. Lekcja pierwsza. Mój wiek mnie nie definiuje. Uważam i głęboko wierzę w to, że nasze dusze są wiecznie młode, jak trawa. I że, tak jak powiedział pewien filozof, przechodzimy przez kilka etapów w naszym życiu i ostatnim z tych etapów jest etap dziecka. To znaczy, że powinniśmy na życie patrzeć tak, jak patrzą dzieci. Że wszystko jest wciąż nowe, świeże, powinniśmy się tym cieszyć i trwać w tu i teraz. Lekcja druga. Dorastać jest fajnie. Kiedy byłam nastolatką i mieliśmy zajęcia z panią psycholog, poprosiła ona, żebyśmy nakreślili taką linię, oś czasu i zaznaczyli na niej najważniejsze punkty, wydarzenia, które wydaje nam się, że wydarzą się w naszym życiu. Moja oś czasu sięgała tylko do 30. Nie myślałam o tym, co będzie dalej, wręcz nie wierzyłam w to, że moje życie będzie trwało dłużej. To był taki trudny i ciemny etap w moim życiu. Dziś wiem i dziś czuję, że życie naprawdę jest fajne i czuję tak głównie dlatego, że z wiekiem przyszedł pewien spokój, pogodziłam się ze sobą, zrozumiałam wiele rzeczy, przez to czuję się sama ze sobą dobrze. Dlatego uważam, że dorastać jest fajnie i niczego innego na ten spokój bym nie zamieniła. Lekcja trzecia, ostatnia dotycząca wieku. Dziś jestem najmłodsza. Patrząc na moje życie z perspektywy nadchodzącego czasu, czasu, który mi został, to właśnie dziś jestem najmłodsza. Odkąd odkryłam tę lekcję, nigdy nie używam wymówki, że jestem na coś za stara. Lekcja czwarta. Trzeba pokochać siebie. Jest to jedna z najważniejszych lekcji i najważniejszych rzeczy, jakie uważam, trzeba zrobić w swoim życiu. My jako my spędzimy sami ze sobą całe życie. Warto więc, żeby spędzić je z kimś, kogo się lubi i kogo się wspiera. Lekcja piąta. Musimy sami siebie poznać i nauczyć się akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. To jest właśnie klucz do tego, jak pokochać samego siebie. Kiedy odkryłam to, że chcę siebie lubić, że chcę siebie pokochać, sama zastanawiałam się, jak to zrobić. Z pomocą przyszły mi książki psychologiczne, książki o emocjach, medytacja, spotkania z coachem. To wszystko doprowadziło do tego, że zaczęłam sama siebie lepiej poznawać, rozeznawać głosy, które są wewnątrz mnie, który głos należy naprawdę do mnie, a który na przykład jest głosem wewnętrznego krytyka, który to moje sumienie. To wszystko doprowadziło do lepszego zrozumienia, do lepszego wglądu w samą siebie, a z czasem do akceptacji i z czasem do pokochania siebie. Lekcja szósta. Należy wziąć całkowitą odpowiedzialność za swoje życie. Jest to kolejna, po pokochaniu siebie, najważniejsza lekcja, jaką odkryłam, jaką odbyłam. Bo na początku było mi ciężko przyznać się do tego, że wszystko, co dzieje się w moim życiu i te dobre, ale także te złe rzeczy, są w jakiś sposób w moich rękach i ja ponoszę za nie odpowiedzialność. O wiele łatwiej było obwiniać znajomych, sąsiadów, rodziców, polityków i wszystkich naokoło i twierdzić, że to mnie wszystko się przydarza, że to ja jestem pechowcem i to ja mam najgorzej. W momencie, kiedy stwierdziłam, że tak żyć dłużej nie mogę i postanowiłam wziąć odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w moim życiu, było trudno. Ale zaraz kolejną jakby rzeczą, która się pojawiła, było to, że poczułam, że mam moc, że to ode mnie wszystko zależy i to ja mogę sprawić, że moje życie będzie najlepsze. Lekcja siódma. Wszystko jest w nas. Jest to lekcja o tym, że wszystkie odpowiedzi na pytania, które kłębią się w naszych głowach, wszystkie decyzje, które musimy podjąć, to, co powinniśmy robić i jacy naprawdę jesteśmy, jest gdzieś głęboko w nas. W nas jest mądrość i intuicja i to siebie powinniśmy słuchać. Z tego poziomu rodzi się kolejna lekcja. Należy iść za głosem swojego serca. Uważam, że właśnie nasz wewnętrzny głos podpowiada nam,
co powinniśmy robić i jak powinniśmy się zachować, jakie kroki podejmować, by być szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. Na początku, kiedy zdecydowaliśmy się na sprzedanie wszystkiego i kupienie vana, nawet mnie wydawało się, że ten pomysł jest szalony. Jednak dziś, z perspektywy tego, co się dzieje w naszym życiu, cieszę się, że podjęliśmy tę decyzję i wiem, że to była dobra decyzja, bo czuję się szczęśliwa. Lekcja 9. Porównywanie siebie do innych zatruwa tylko i wyłącznie nas samych. To jest niedobre i niezdrowe i należy skończyć z tym jak najszybciej. Lekcja 10. Zauważyłam, że w gruncie rzeczy wszyscy dookoła są przyjęci tylko jedną osobą. Sobą samym. Dlatego o ich opinie i ich zachowania, nawet jeśli są skierowane w moją stronę, tak naprawdę świadczą o nich. Lekcja 11. Sami musimy uwolnić się od negatywnych ludzi, emocji i sytuacji. Największym i najpiękniejszym krokiem jest oczywiście wybaczenie, choć czasami najtrudniejszym. Ale to właśnie wybaczenie uwalnia zarówno osoby, którym wybaczamy, jak i nas samych, daje nam wolność. Ja wciąż uczę się tak, że nie trzymać długo w sobie gniewu, złości i wkurzenia, bo wiem, że to wszystko tak naprawdę jest skierowane przeciwko mnie. Lekcja 12. Ważne jest, by słuchać innych. Ważniejsze nawet niż mówić. Tej lekcji nauczyłam się z książki pod tytułem Jak zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale'a Carnegie. Opisuje tam właśnie o tym, jak przyjemnie jest być wysłuchanym. Co więcej, każda z napotkanych osób wie coś, czego my nie wiemy. Lekcja 13. Życie jest dobre. Głęboko w to wierzę. Mimo napływu zewsząd informacji o wojnach i terrorze i złu, jakie dzieje się na świecie. Wydaje mi się, że to my ludzie mamy tendencję do słuchania potrzeb ego i komplikowania sobie życia, tworzenia problemów i uciekania w lęk. Jednak życie samo w sobie, sama jego treść jest dobra. Lekcja 14. Jedyne, co mogę kontrolować, to moje emocje i moje nastawienie do świata. Nie mogę wpłynąć ani na ludzi, ani na sytuacje, które mi się przydarzają. Jedynie na to, jak je odbieram. To właśnie dzięki temu mogę być szczęśliwa. Albo mogę się unieszczęśliwić. Lekcja 15. Pewność siebie to wszystko. Zauważyłam, że są ludzie, którzy nie są może specjalnie interesujący, nie mają nic ciekawego do powiedzenia, ale mają w sobie pewien magnetyzm, który przyciąga ludzi. I właśnie tym magnetyzmem jest pewność siebie. Dlatego uważam, że mając pewność siebie, możemy wszystko. Możemy zdobyć pracę naszych marzeń, sprzedać produkt, który się do niczego nie nadaje i wspiąć się na szczyt świata. Lekcja 16. Pieniądze szczęścia nie dają. Jest to pewnego rodzaju truizm, ale na własnej skórze przekonałam się, że jest to prawda, że pieniądze nigdy nie zapełnią pustki, którą mam gdzieś głęboko w sobie. Lekcja 17. Radość w naszym życiu przynoszą nowe doświadczenia, spotkania z bliskimi ludźmi, bycie zrozumianym, podróże, muzyka i tym podobne. Wszystko, co karmi naszą duszę, nasze wewnętrzne dziecko. Lekcja 18. Życie jest po to, byśmy wzrastali, doświadczali i uczyli się. Wiem, że każdy z nas ma na to swój pogląd i dla każdego z nas życie jest czymś innym. Dla mnie jest właśnie tym. Zdobywaniem doświadczenia i wzrastaniem. Lekcja 19. To w porządku, jeśli jeszcze nie wiesz, kim chcesz zostać w swoim życiu albo co chcesz w nim robić. Żałuję, że nikt nie powiedział mi tego, kiedy byłam młodsza, bo rozpaczliwie wtedy pragnęłam znaleźć odpowiedzi na te pytania, kim chcę zostać, kim powinnam zostać w życiu. A ich brak rodził we mnie stres i poczucie niepewności i lęk. A tak naprawdę w naszym życiu tak bywa, że najpierw jest chaos, a potem rodzi się coś pięknego właśnie z tego chaosu. Nawet Nietzsche o tym powiedział. Dlatego trzeba po prostu ufać procesowi. Lekcja 20. W życiu trzeba wyznaczyć sobie cele i zdefiniować swoje marzenia. To właśnie są środki do tego, które z tego chaosu wiodą nas ku czemuś pięknemu. Jeśli już zdefiniowaliśmy te marzenia i postawiliśmy sobie jasno cele, warto je zapisać.
Nie wiem, na czym to polega, ale w pisaniu jest wielka moc. Odkąd ja zaczęłam zapisywać moje marzenia, zaczęły powoli się one spełniać. Lekcja 21. Każda czynność, którą chciałabym robić w moim życiu, na początku jest albo trudna, albo na pewnym etapie nie będzie mi się chciało jej robić. Dlatego uważam, że do wielu rzeczy musimy się zmuszać, tak jak rodzice zmuszali nas do odrabiania lekcji. Lekcja 22. W życiu wszystko buduje się wytrwałością. Jest to coś, czego nauczyłam się podczas biegania. Zauważyłam, że lepiej jest robić mniejsze kroki, mniejsze dystanse, a robić je regularnie, niż robić jeden wielki, duży skok albo zmianę. W ten sposób osiąga się mistrzostwo. Lekcja 23. Medytacja naprawdę działa. Odkąd zaczęłam medytować, w moim życiu pojawił się spokój, a także nauczyłam się rozpoznawać i panować nad moimi emocjami. Jeśli mogłabym komukolwiek doradzić jedną rzecz, która pomogłaby mu się poczuć szczęśliwszym w życiu, byłaby to właśnie medytacja. Lekcja 24. Wysiłek fizyczny jest ważny. I celowo nie podaję tutaj ani biegania, ani żadnej innej dyscypliny, bo chodzi o to, żeby każdy znalazł sobie coś, co lubi robić. Chodzi o to, żeby wykonywać jakieś ćwiczenia kilka razy w tygodniu, nie dla samej sylwetki, a dlatego, by poczuć się dobrze i zadbać o swoje zdrowie. Lekcja 25. Świadomie wybieram to, co jem i to, co kładę na moją skórę. Kilkanaście lat temu dowiedziałam się, że składniki szamponów wcale nie są zdrowe dla naszych włosów. Od tego momentu zaczęłam bacznie przyglądać się temu, co kładę na moją skórę i co jem, bo okazało się, że wiele firm próbuje nam sprzedać coś, co jest dla nas bardzo niezdrowe. Oczywiście w tym wszystkim staram się słuchać przede wszystkim mojego ciała i sprawdzać, co ono mówi na temat danego jedzenia czy właśnie kosmetyków. Lekcja 26. Ograniczam plastik w moim życiu. Na razie są to małe kroki, bo zawsze noszę za sobą płócienną torbę, żeby nie brać tych sklepowych i powoli staram się eliminować plastik z innych aspektów mojego życia. Jednak, tak jak mówiłam, to są malutkie kroki, ale mam nadzieję, że niosą one pozytywny wpływ na naszą planetę. Lekcja 27. Balans to klucz. Głęboko wierzę w ideę horacjańskiego złotego środka. Wydaje mi się, że aby być szczęśliwymi w życiu, musimy odnaleźć stan równowagi, albo chociażby do niego dążyć. Lekcja 28. Wdzięczność nadaje właściwą perspektywę. Niczego w życiu nie biorę za gwarant i staram się być za wszystko wdzięczna. Od jakiegoś czasu prowadzę dziennik wdzięczności i to sprawia, że codziennie uświadamiam sobie, jak wiele rzeczy mam i za jak wiele właśnie mogę dziękować. Lekcja 29. To ważne, żeby odnaleźć Boga w swoim życiu. W momencie, kiedy pogodzimy się z tym, że są na świecie rzeczy wykraczające poza naszą ludzką perspektywę i naszą logikę, zauważymy, że światem i z nami również rządzi siła wyższa. Wydaje mi się, że każdy z nas o tym wie i gdzieś w głębi duszy to czuje, bo od lat toczymy wciąż te same dyskusje i rozprawy filozoficzne na temat istnienia lub nieistnienia Boga. Kiedy zaakceptujemy to, że rządzi nami siła wyższa, zrozumiemy, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami, ani nigdy nie jesteśmy bezradni, bo jak to ktoś powiedział, siła, która napędza gwiazdy, kieruje także naszym życiem. Lekcja 30. Każdy z nas jest wartościowy. I o naszej wartości nie stanowią ani pieniądze, ani nasz status społeczny, ani to, jak wyglądamy, ani to, co posiadamy. Jesteśmy wartościowi, bo jesteśmy życiem, jesteśmy jego przejawem i jesteśmy w pewien sposób iskrą Bożą. To uwalniająca prawda. Kochani, to by było na tyle. To są moje lekcje z życia na moje 30. urodziny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał. Wkrótce więcej naszych przygód. Cześć!